zapadła decyzja w sprawie sędziego Wróbla. Sprawa immunitetu sędziego Włodzimierza Wróbla odroczona bez terminu. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego po 2 godzinach posiedzenia odroczyła bez terminu dalsze rozpatrywanie wniosku prokuratury o uchylenie immunitetu sędziemu SN Włodzimierzowi Wróblowi. Według śledczych sędzia ten doprowadził do bezprawnego pobytu mężczyzny w więzieniu przez ponad miesiąc. O decyzji Izby Dyscyplinarnej poinformowali media, rzecznik prasowy tej izby Piotr Falkowski oraz obrońcy sędziego Wróbla, którzy wyszli z sali rozpraw. Jak przekazano, Izba Dyscyplinarna nie przystąpiła jeszcze do merytorycznego rozpoznawania sprawy, która jest obecnie na etapie wniosków złożonych przez obrońców. Jak powiedział Falkowski, jeden z wniosków dotyczy wyłączenia przewodniczącego w tej sprawie sędziego Adama Tomczyńskiego. Wniosek prokuratury. Prokuratura Krajowa złożyła w marcu wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu Włodzimierzowi Wróblowi, który w maju zeszłego roku był jednym z kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Według prokuratury sędzia Wróbel zasiadał w składzie SN, który w październiku 2019 roku uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Zamościu wobec mężczyzny skazanego na 2 lata pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym. Zdaniem śledczych sędzia wbrew obowiązkowi nie sprawdził, czy kara jest już wykonywana. Dlatego, według prokuratury, doprowadzono do bezprawnego pobytu tego mężczyzny w zakładzie karnym. Kroki takie podjęto dopiero po telefonie funkcjonariusza służby więziennej z zakładu karnego, w którym skazany był osadzony. Wskutek zaniechań sędziów mężczyzna spędził bezprawnie ponad miesiąc w zakładzie karnym, informowała prokuratura. Wróbel, Izba Dyscyplinarna sądem nie jest przed SN. Kilkanaście osób manifestowało wsparcie dla sędziego Wróbla. Zarzut popełnienia przestępstwa to poważne oskarżenie bez względu na to, komu jest stawiany i z jaką intencją. W państwie prawa można się oczyścić z takiego zarzutu przed sądem. Izba Dyscyplinarna sądem nie jest, napisał sędzia Wróbel w odczytanym liście skierowanym do manifestujących, dziękując za wsparcie.